Hi guys, witam was na naszym kanale i dzisiaj przyjdę z filmem, w którym wam powiem 50 faktów o mnie. Jako iż na tym kanale już się zebrało ponad 1000 subskrypcji, stwierdziłam, że taki film na pewno się tutaj przyda, żebyście poznali mnie. A więc ja przechodzę do odcinka, a wam życzę miłego oglądania. Mam na imię Martyna Trubel. Urodziłam się 1 sierpnia 2027 roku, czyli mam 16 lat. A więc mój znak zodiaku to lew. Mam 1,72 m wzrostu. Mam 2 siostry oraz 1 brata. Odkryłam YouTube poprzez Shio i Ang Żelak. No i niestety od tego czasu oglądam YouTube praktycznie codziennie. Zawsze chciałam nagrywać na YouTubie. Pierwszy film na tym kanale pojawił się 27 marca 2021 roku, czyli już ponad 2 lata temu. W tym czasie zdążyłam wstawić ponad 150 filmów i prawie 30 shortsów. A wyświetleń ma prawie 200 tysięcy, co jest naprawdę potężną liczbą. Na tym kanale najwięcej zebrał short z tańcem do piosenki Blanki Boys Like Toys, bo ma już on ponad 80 tysięcy wyświetleń. Kilka miesięcy temu zaczęłam czytać książki i powiem wam, że było warto, bo teraz kocham czytać książki. Nigdy nie złamałam żadnej kości. Ale niestety miałam już kilka operacji na moje oczy. Mam 3 zwierzaki, 2 psy i kota. Moją ulubioną youtuberką jest pierogi z kimchi. Mieszkam na wsi. Za granicą byłam w Niemczech i Czechach. Kocham robić ładne notatki. Jestem introwertykiem, albo introwertyczką, chyba powinnam powiedzieć introwertyczką, więc jestem introwertyczką. Z języków obcych uczę się angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Moją pierwszą pracą było rwanie wiśni. Po wakacjach będę szła do drugiej klasy technikum. Wybrałam kierunek technik logistyk i szczerze nie żałuję. Jeżeli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, najlepiej mi poszedł angielski, bo aż na 80%. Moja wada wzroku to minus 2, więc chyba nie jest aż jakaś taka duża. Gdy byłam małym dzieckiem, ugryzł mi pies. I nie wspomniałam tego dobrze. Mniej więcej 3 lata temu zaczęłam grać koreańskie dramy i naprawdę je polubiłam, nie wyobrażam sobie bez ich życia. 15 czerwca 2022 roku wstawiłam mój pierwszy dance cover Jessie Zoom. Po 4 miesiącach wstawiłam kolejny cover, tym razem How You Like That od Blackpink. I właśnie wtedy odkryłam, że kocham tańczyć, a w szczególności K-pop. To jest raczej oczywiste, a jeżeli nie wiecie, to kocham K-pop. Ale gdybym miała wybrać jedną moją ulubioną grupę albo jakiegoś celowego artystę, to szczerze nie mogłabym wybrać. A jeżeli mówimy już o K-popie, zaczęłam go słuchać z uwagi na moje siostry, bo jedna oglądała K-dramy, a druga słuchała K-popu. Pierwszą piosenką K-pop, którą usłyszałam, jest to Gangnam Style, jak chyba każdy. Ale wtedy jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia o K-popie, a więc do tego światu K-popu, tego wiecie, tego wszystkiego wprowadziło mnie Dynamite od BTS. Przeprowadzałam się 6 razy. Uwielbiam oglądać filmy o tematyce politycznej. Grałam kiedyś na ukule, choć nie wiem, że to można nazwać graniem, bo dosłownie po tygodniu się poddałam. Kocham montować filmy, choć to jest takie dość oczywiste, bo wszystko tutaj robię sama, więc muszę trochę jednak lubić to, co robię. Mam jedno oko zielone, a drugie brązowe. Nie mam drugiego imienia ani bierzmowania. Często pojawiają mi się siniaki znikąd. Kiedyś byłam wielką fanką Soba i Avara Solera. Najbardziej lubię przedmioty zawodowe. Jeżeli mam wolną chwilę, przeznaczam ją na taniec. Nazwa tego kanału wzięła się z jednego TikToka, w którym była mowa o nazwach, a więc postanowiłam, że zamienię ASR i tak oto powstała Mratynka. Zaczęłam nagrywać na YouTubie przez TikToka, w którym powiedziałam, że o tym marzę. Aktualnie mam 1000 subskrypcji, za co chcę wam bardzo podziękować. No i też przez to jest ten film, żebyście mogli mnie bardziej poznać, żebyście wiedzieli coś o mnie. Niektóre rzeczy były takie oczywiste, niektóre nie. Niektóre wiedzieliście, niektórych nie wiedzieliście. A więc co, jeżeli taki film się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. Ja jak zawsze życzę wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, nocy, co jeszcze, poranka. No i co, love you guys and bye bye!